Dzień dobry widzowie i kupujący. Maciek z tej strony z firmy Mawkar, a dzisiaj dla Was mam, można powiedzieć, bardzo popularnego vana, zwłaszcza w pierwszej generacji, hicior firmy Citroen. Czyli tutaj mamy Citroena C4 Picasso. Ten samochód w sumie pojawia się u mnie drugi raz w karierze. Mało tych samochodów kupowałem, dlatego że mało jest tutaj dobrych benzyn, a jednak te diesle są dobre, ale to bardziej zawsze kalendarz kupuje samochody pod to, co się szybciej sprzedaje, co bardziej klienci wybierają. Mają niższe zejście. Też się nie dziwię, no bo dość tani samochód w dieslu potrafi zgenerować bardzo wysokie koszty osprzętu, takich jak turbiny i jeszcze innych podzespołów. Ale nad tym się nie rozwodźmy. Rozwodźmy się nad tym, co mamy tutaj. Jest to 2007 rok. Przebieg, jak się nie mylę, 235 tysięcy. I skrzynia manualna, wersja mniejsza. O dziwo, te wersje mniejsze lepiej się sprzedają. Były też grandy 7-osobowe, te 5-osobówki mają wyższą cenę i po prostu chyba się tak utarło, że C4 Picasso, no to ma być mały wanik, a nie wielka kobyła, jak na przykład, nie wiem, Espace, a nie Scenic w firmie Renault. Tutaj wróćmy do tego silnika, czego Wam powiedziałem, ich mało kupowałem, bo tutaj mieliście silnik 1.6 THP tragiczny, 1.6 VTi średni, no i dwa starsze motory, chociaż dwulitrówki nie spotkałem praktycznie na ogłoszeniach. Tutaj mamy 1.8, czyli motor znany też z koncernu, oczywiście Peugeot 407, dobry motorek starej konstrukcji, bezproblemowy. On ma 125 koni, możecie nawet do niego założyć instalację LPG. Dobra, o technikaliach się wypowiedziałem. Jeszcze Wam dorzucę informację, że do 200 tysięcy od początku do końca był serwisowany w Citroenie i następny przegląd miał mieć przy 238, więc jakby ktoś chciał powstrzymać passę, może sobie zrobić za chwilę przeglądzik na to, na ten kilometraż. Ale raczej chyba nie będzie musiał, bo ja tutaj przyinwestowałem, bo po prostu już było słychać przede wszystkim rozrząd, bo ten przebieg chyba jest taki do wymiany. Musiałbym sprawdzić, że ten silnik ma, a coś tak czuję, że ma około 180-200 tysięcy na wymianę. Więc macie tu kompletnie zrobiony rozrząd, pasek, rolki i również pompa wody, bo nie wszyscy wymieniają pompę. I też również zrobiłem olej i filtr. Więc taki podstawowy, dość wiadomo kosztowny serwis macie z głowy. Klocki tarcze są ładne, jak widać, blacharka również. Ogólnie przyjemnie utrzymany samochód, no i z tych zewnętrznych, jak widzicie, ma przednią szybę panoramiczną, mega fajna sprawa, bardzo ciekawie się jedzie tym autem, nawet kierowca, można powiedzieć, że jedzie sobie jakby patrząc cały czas przez panoramiczny dach, a lufelgi 15 i z zewnątrz to by było chyba tyle. Jeszcze warto się wypowiedzieć o stylistyce, no stylistyka oczywiście podobna do pierwszej generacji, ciekawie widzicie przeprowadzona ta linia od drzwi przednich do tylnich, jest takie opuszczenie i wszystko przechodzi sobie tutaj w tylnią lampę. Ogólnie ten samochód może się cały czas podobać, nie wydaje się taki wielki, dość taki proporcjonalny. Co jeszcze o nim? No nie jest to zgnite i dalej chyba Wam resztę opowiem wewnątrz, bo coś zaczyna kropić, a jeszcze trzeba go ofotografować. Bynajmniej, czy przynajmniej jak to woli, jest tutaj bardzo dużo miejsca wewnątrz. Spokojnie z tyłu osoby sobie wsiądą. Jeszcze Wam pokażę, bo jak będę siedział z przodu, to nie zobaczycie. Proszę, tutaj jest dość dużo miejsca i nawet jeszcze, widzicie, został mój płyn do mycia pojazdu. No i trzy oddzielne miejsca, więc duży plusik, jak ktoś chce trzy foteli. Proszę bardzo, książka serwisowa, tutaj macie Citroen, Citroen. No i tak Wam mówiłem, ostatni wpis również w Citroenie. Na 208, na 238 wołali. Dobra, książkę zostawmy i przejdźmy sobie do środka tego pojazdu, bo naprawdę jest dość nietypowy. Spójrzcie sobie na deskę. Deska sprytnie zaprojektowana, bo tu macie, proszę bardzo, jeden schowek i po drugiej stronie taki sam. Spójrzcie, jaka jest wielka. No i ta przednia szyba panoramiczna, widzicie, to jest takie wsuwane. To sobie możecie wysunąć i macie naprawdę ogromny widok na to, co się dzieje na drodze. A jak Wam świeci słońce, oczywiście, to znowu sobie wsuwacie, żeby było ładnie. Tutaj wielki ekran środkowy. Widzicie, jak to wygląda. Możecie nawet zmienić jego kolor. Tu macie oczywiście obrotomierz, paliwo, prędkość. No i widzicie, czy jest włączony tempomat. No i opis radia. Tutaj dalej na środku
ukryte sprytnie radio, jak to we Francuzach, standardowe, jak było w tamtych czasach. Włączmy na sekundę. To taki bajerek, bo mogliście do tych wozów zamontować taki ala zapach fabryczny, żeby wam po prostu wiało z nawiewu razem z zapachem. To oczywiście sterowanie radyjkiem. Proszę, wyłączyłem, żeby nam tutaj nie przeszkadzało, gdy będę opowiadał. No i bardzo sprytnie zaprojektowana kierownica. Spójrzcie, kierownicą kręcę, a środek airbag zostaje na miejscu. Tu macie ustawienie tempomatu, tu jeszcze jakichś innych ustawień, tu menu do obsługi tego komputera, klaksonik. No i skórzana kierownica, ładnie utrzymana. Co jeszcze warto wspomnieć? Tutaj jest też sprytnie zaprojektowany ten panel od klimatyzacji. Macie go pod lewą ręką, pokazuje, gdzie wam wieje, siłę nawiewu, włączenie klimy, wszystkiego. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Tu oczywiście ustawianie różnych takich rzeczy mniej potrzebnych, jak wysokość świateł i otwieranie wlewu od paliwa. Na środku, tak jak wam już pokazałem, pięć foteli. Tutaj czyściutko, ładnie, obydwa przednie fotele z podłokietnikami, więc można sobie je wygodnie ustawić, jak sobie chcecie, mój również. I jeszcze tutaj jest regulacja z tej strony, góra-dół, miejsca na kubki, na środku. Ta podłoga, jak widać, jest taka dość płaska, więc można nawet jakieś dłuższe rzeczy przełożyć tu przez środek, bo to jest podniesione do góry, gałka zbiegów wygląda tak. No i co jeszcze, mój fotel tu jest cały, tutaj wiadomo, jakieś drobne zużycie, bo ta gąbeczka przez wysokość fotela często się podnosi i przesuwa. Tu patrz, macie fajnie zaprojektowane najważniejsze wskaźniki, jakie tutaj można sobie włączyć. Czy coś jeszcze ciekawego w tym Citroenie jest? No i też kilka airbagów, ABS-y. No ale o takich rzeczach to wiecie, to nie mówię non-stop, bo to są dla większości osób sprawy oczywiste. Cóż, chyba o wozie to tyle. Chciałbym wam jeszcze wspomnieć, że samochód możecie kupić u mnie z gwarancją do roku czasu, nawet jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach mogę wam go zawieźć na lawecie. Jeżeli film wam również się podobał, to możecie wstawić łapkę w górę lub ewentualnie zasubskrybować sobie kanał. I jeszcze warto wspomnieć, jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać kolejnego podobnego na zamówienie. Chcecie sprawdzić, co tam jeszcze ewentualnie mam, wbijcie na mafkar.automoto.pl lub też na mojego Instagrama czy Facebooka, jest to Mafkar Auta. No i to by było na tyle, do następnego, cześć!